przebywanie, wspieranie się, rozmowy są dla mnie bardzo ważne. To jest takie miejsce, do którego przychodzę i wiem, że każdą rzecz, którą powiem, każdą emocję, każde zdarzenie będzie zrozumiane przez inne osoby. I OnkoCafe stwarza taką przestrzeń do takiej szczerości, otwartości, do po prostu bycia sobą w tym trudnym czasie. Wiele warsztatów, wiele spotkań, zarówno z lekarzami, ze specjalistami z różnych dziedzin, odbywają się spotkania pod kątem aktywności sportowej, joga, zumba. Spacerujemy po polach mokotowskich z kijami, z Nordic Walking. Jest wsparcie psychologiczne, jest pani psycholog, do której można się zgłosić. Osobiście też skorzystałam z takiej porady. Są porady dietetyka, są warsztaty malarskie. Można, nie wiem, spróbować zrobić kosmetyki. Na pewno bym powiedziała, że by się uzbroiła w cierpliwość, postarała wyciszyć, zadbała o spokój, żeby miała taką przestrzeń i swobodę, żeby zastanowić się, co dalej. Na pewno poleciłabym wizytę u psychoonkologa, żeby poukładać sobie w głowie, żeby zapoznać się z tematem. Pomimo tych trudności i trudnego leczenia, żeby nie ukrywać, że będzie bardzo łatwo i tak swobodnie, to jest po prostu etap w naszym życiu, który musimy przejść, a potem już będzie tylko lepiej. Ja właśnie staram się żyć tu i teraz i nie wybiegać bardzo w przyszłość. Natomiast myślę, żeby bardziej skupić się na rodzinie, więcej podróżować, ale takie małe podróże, takie małe odkrywanie okolicy, gdzie na to nie było nigdy czasu, a mamy wokół tyle ciekawych rzeczy. Nawet wokół swojego miasta, to nie musi być gdzieś daleko. I to takie są najbliższe moje plany.